Według danych prokuratury rejonowej w Suwałkach w 2018 roku aż 37 osób mieszkających w jej rejonie podjęło tak zwany zamach samobójczy. Rok wcześniej na terenie całego województwa podlaskiego skutecznie targnęło się na swoje życie ponad 140 osób. Ponad 200 udało się uratować. Po taki sposób uwolnienia się od problemów zdecydowanie częściej sięgają mężczyźni. Trudno ocenić, czy dzieje się tak z większej odwagi, czy z mniejszej odporności psychicznej. Ale faktem jest, że w 2017 roku kobiety to niespełna 22% ofiar samobójstw w województwie podlaskim. Według tej statystyki na zamach na własne życie najczęściej decydowały się osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, choć młodsi. Niewiele rzadziej próbowali rozwiązać w taki sposób, nękające ich problemy. O ile w pierwszej grupie 30-latków na taki krok zdecydowało się łącznie ponad 90 osób, o tyle w grupie dzieci od 13 do 18 roku życia prób samobójczych zarejestrowano aż 29, a wśród 19-24 latków już 34. Kolejny kryzys dopada 50-latków. W pierwszej połowie szóstej dekady życia ponad 50 osób targnęło się na życie. Najczęściej Desperaci sięgają po sznur. Znacznie rzadziej dopuszczają się samookaleczeń, sięgają po leki czy skaczą z wysokości. Najczęściej przyczyną decyzji o zakończeniu życia są zaburzenia psychiczne, ale wśród samobójców niemało jest ofiar przemocy, problemy finansowe czy zawód miłosny. Zawsze zamach samobójczy bardzo dokładnie badają śledczy. Przede wszystkim sprawdzają, czy do śmierci nie przyczynił się ktoś trzeci. Przyjmujemy taką wstępną kwalifikację, tak zwaną taką roboczą, artykuł 151 kodeksu karnego, iż ktoś nakłaniał tą osobę do popełnienia samobójstwa. Zdarzają się takie sytuacje, ale ba bardzo rzadko, bardzo to jest trudne do udowodnienia i może taki tutaj w prokuraturze, jak pracuje, był jeden taki przypadek, gdzie się udało udowodnić właśnie, że tak ktoś przyczynił się do śmierci tej osoby, która targnęła się na własne życie. Jeśli dowody nie budzą wątpliwości, sprawcy grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.